Witam serdecznie, moim gościem Grzegorz Nowak-Wiśniowski. Witam. Grzesiu, jak po świętach, po Sylwestrze, dobrze? Super, wystrzałowo. Wystrzałowo, dzisiaj wystrzałowo na polu, że tak powiem, naszym boisku. Wystrzałowo, 2 gole, gratulacje. No, dzięki, ale to była praca zespołowa, więc koledzy dobrze podali, więc wykończyłem. Wygrywacie 5-2. Trzeba powiedzieć, że w końcówce tak naprawdę, bo walka toczyła się dość na wyrównanym poziomie. Długo było 2-2, ale wasza końcówka, walka heroiczna Tomka Maurka, twoja. I tak naprawdę wynik się zrobił bardzo korzystny. No, cały czas był mecz wyrównany. Nawet można powiedzieć, że początkiem przeważał Baspal. Nie wiedziałem, jak do końca będzie. Wiadomo, przy końcu siły brakuje. No ale trzymaliśmy jakby swoje, oddaliśmy trochę inicjatywę, przez to mogliśmy skontrować i też szczęśliwie udało się, że właśnie po takich kontrach udało się, że piłka wpadła do siatki. Może takie mecze jak ten pozwolą wam otworzyć worek z bramkami, ponieważ potencjał macie niesamowity, personalia bardzo dobre, ale te wyniki w tym sezonie takie, powiedzmy, średnie. Zgadza się, nawet nie średnie, a słabe. No, brakuje nam przeważnie kondycji, siły. Czasami jednego zawodnika zabraknie i już jest wielki problem. No, staramy się jakoś walczyć i może uda się tych punktów w rewanżowej rundzie uzbierać znacznie więcej. No i jesteśmy dobrej myśli. Baspal dzisiaj pokazał bardzo dobrze grającą drużynę. Naprawdę pokazali się dzisiaj bardzo dobrej strony. Co dzisiaj było waszym przywilejem, że potrafiliście strzelić o 3 bramki więcej? Zgadza się. No, Baspal jest bardzo dobrą drużyną, mają dobrych zawodników, grają bardzo dobrze zespołowo. Mieli kilka takich akcji, które powinni strzelić, no ale piłka przeszła obok bramki. Mieli też 2 karne przedłużone, więc mogło się to różnie skończyć. Nam się udało, chociaż też tych fauli było dużo, szczególnie z mojej strony. Ale no, to jest Puchar Ligi, więc my i pewnie przeciwnicy podeszli do tego jako sparring, a nie jako taka walka o przetrwanie. No właśnie, raczej nie awansujecie do kolejnej rundy. Będę sprawdzał dzisiaj wszystko wieczorem, ale tam mieliście chyba 0 punktów tak naprawdę chyba, tak? Dobrze, zgadza się? Tak, zgadza się. To teraz macie 3, to już wiemy, że nie awansujecie. No właśnie, jak traktujecie puchar? Bardziej jako poligon doświadczalny, zgranie się, nie wiem, odbudowanie może morali, formy? Czy też liczyliście na pewien sposób jakiś awans do drugiej rundy, do czwartej rundy? No, w pucharze byłoby dla nas w sumie dobrze, jakbyśmy trafili w losowaniu na jakieś drużyny, można powiedzieć, takie słabsze, żebyśmy mogli poćwiczyć pewne fragmenty. Natomiast trafiliśmy na dość mocnych przeciwników. No i wyszło jak wyszło, że nie przeszliśmy do dalszej fazy. Z waszej grupy może awansować, najprawdopodobniej tak będzie, Sączersi i Green Power, tak? Dobrze mówię? Czyli pierwszoligowcy, zaskoczony, że z niższej ligi mogą, znaczy na pewno awansują, a nie wy? Znaczy to ciężko tak porównywać z tego względu, że my gramy od początku, już od jakiegoś czasu, więc jesteśmy w tej ekstraklasie, niektóre drużyny dopiero wchodzą, więc nie mogą od razu przeskoczyć, nawet jakby sportowo dorównywali temu poziomowi, to muszą swoje, można powiedzieć, wygrać w tych niższych ligach, żeby wtedy mierzyć się tutaj w ekstraklasie. I to sprawiedliwe? No, sprawiedliwe, bardzo sprawiedliwe. To się bardzo cieszę. Dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo.